Wizja arcykotków. W małej piwnicy starego domku zebrał się zespół samotnych kotków. Los chcą poprawić przez te spotkania i znaleźć powód do świętowania. Ach, wybacz. Wystarczy już tej próby. Arcykotki, wszyscy pokochają ten kawałek. Tak, bo przecież to piosenka o nas wszystkich. 44 kody, to dopiero będzie show! Perkusja solo! Pilu, błagam! Koteczki, usiądę! O właśnie! Siedźcie w kuchni! Nie zbliżajcie się więcej do mnie, kocury, bo wpadniecie w pułapki! Każdej nocy są balangi z kocią muzyką, a każdego ranka muszę patrzeć na tę paskudną ruderę! Och, jest to ohydna! Fuj! Nie znoszę, nie znoszę, nie znoszę jej! No nic, dziś nareszcie położę temu kres. No, chodźcie, koteczki, rybna pychotka. Rybna pyszka. Spójrzcie, ale się ślini. Klopsiku, czy ty przypadkiem nie jesteś pupsem? No co? Szkoda, że nie wiem, o czym wy, koteczki, tak miałczycie żałośnie. No, ale ubaw. Czuję wielki apetyt na spaghetti i klopsy. Klopsowi burczy w brzuchu, bo ma chętkę na klopsy? To oznacza... Alarm! Co ty tu robisz? To jest mój dom! Mój własny! Ej tam, Winston! Mówiłeś, że dom jest opuszczony! Bo jest! W dodatku nawiedzony! O, tam jest duch! Śmierdząca, wredna zmora! Poróżowiało ci futro! Czyli Winston kłamie? Tak, Winston kłamie! Zajmijcie się gośćmi, kotki, a ja szybko po coś skoczę! Ej, czy babunia zniknęła? Wow! A więc to duch! Widzicie? Atakuje nas duchami kotów! Oj, czekaj! Mam alergię na duchy! Wredne kocisko! Wredne, a słodkie! Słodziutkie, muszę cię słuchać. Nie! Musisz słuchać mnie! Naprzód! Rozwalić dom! Widzisz, Winstonie? Mój akt własności domu, więc dom należy do mnie! Autentyko, czyli ten dom należy do wrednej zmory. Jestem Winston i mogę robić, co chcę! Ale ten akt jest ważny. Nie, nie, stójcie, wracajcie! Dobrze, że go mam.
Mam już dość tego, że Winston wciąż chce zburzyć mi dom. Jak babcia powstrzymała Winstona i paskudnych ludzi za pomocą papierka? No bo dla ludzi ten papier znaczy, że dom jest jej własnością. Ludzie są dziwni. Każdy powinien wiedzieć, że najważniejsze to potrzeć coś pyszkiem. Po prostu, pachnie mną, należy do mnie, czyli jest mój. Teraz mój. Nie, bo mój. Mój. Tak w sumie, dom jest mój. Ukradłem akt. O nie! Naprzód! Tutaj! Uwaga! Teraz dom babci należy do nas, a jutro zburzymy go! I oddamy te jej przeklęte, hałasujące koty do kociołapa! A teraz pojadę do butiku dla zwierząt i kupię ci mięciuśki, najbardziej luksusowy koci żwirek dla twojego delikatnego zadeczka. Musimy iść po ten akt natychmiast. Nie! U Winstona jest pełno pułapek. Muszą nam sami otworzyć. Wąsy to potwierdzają. Dobra, co konkretnie doradziły ci wąsy? Żeby zwołać arcykotki, wysłać koci alarm do wszystkich przyjaciół. Głośniej, wzywaj wszystkie koty. Chyba wystarczy. Dwójka? Powinna być 44. Przybyli bum bum tancerze. Jesteśmy jak milion kotów, więc gdzie ta impreza? W małej piwnicy starego domku zebrał się zespół samotnych kotków. Los chcą poprawić przez te spotkania i znaleźć powód do świętowania. 44 koty siedzą po 6 w rzędzie kotów, a jest tych rzędów 7 i jeszcze 2 koty z boku. Wąsiki wszystkie stroszą se, a 2 są nieco z boku. Ogonki zaplatają się, a 2 są nieco z boku. 6 razy 7, 42. No 2, 44. 44 koty siedzą po 6 w rzędzie kotów, a jest tych rzędów 7 i jeszcze 2 koty z boku. Wąsiki wszystkie stroszą se, a 2 ogonki zaplatają się, a 2 są nieco z boku. A 2 nieco z boku. W życiu nie zgadniesz kodu. Jak to nie? Widziałem, co Winston wpisał. Szefuniu, imprezujemy! Szybko, wychodźcie! Mam już magiczny papier babci! Mój akt! Ciamajdy wzięły nie ten! Dzięki za przechowanie naszego aktu. Dom znowu należy do babci Piny. A lampo kazał tobie odwalić brudną robotę? Takiej kruszynce? Tak się składa, że lampo nie zna się na miaufu, a ja tak. Huh?
Nie! Nie! Znowu jakaś kocia balanga! 6 razy 7, 42 plus 2, 44. 44 koty siedzą po 6 wszędzie kotów, a jest tych rzędów 7 i jeszcze 2 koty z boku. Wąsiki wszystkie stroszą swe, a 2 są nieco z boku. Ogonki zaplatają się, a 2 są nieco z boku. A 2 nieco z boku. Akt własności? Koteczki pewnie myślały, że to coś do zabawy. Nie, no na to to ja nie mogę pozwolić. Jest mój. Zaginiony szczeniak. Należy nam się przerwa. Ćwiczymy już za długo. A ja jeszcze chcę ćwiczyć. Nie jestem zmęczona. Lampo, wiem, dlaczego nas dopadło zmęczenie. Już ranek. Graliśmy przez całą noc. Już ranek? O, czyli czas na śniadanko. Kotki, macie pożywne śniadanie. Czemu jesteście takie zmęczone? Pilu, wstawaj! Potrzeba wam specjalnych klusek babci Piny. To stary przepis rodzinny. Dzięki tym kluskom czuję się młoda duchem. Zobaczcie. Moc kluseczek! Opa! Lampa, milady, Pilu, klopsik. To sekret klusek mocy od babci Piny. To talerz pełen smaku dla ciebie i rodziny. Gorące kluski, pulpet też. Pulpet też! Urośniesz taki duży, gdy je często jesz. Jesz, 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 jesz. Bo talerz pełen klusek od babci Piny jest lepszy od lekarza, nie trzeba medycyny. Jedz na śniadanie, obiad i kolację też. Codzienną porcję magii poczujesz, jeśli chcesz. To sekret klusek mocy od babci Piny. To talerz pełen smaku dla ciebie i rodziny. Gorące kluski, pulpet też. Pulpet też! Urośniesz taki duży, gdy je często jesz. Jesz, jesz, jesz. To talerz pełen klusek od babci Piny jest lepszy od lekarza, nie trzeba medycyny. Więc uśmiechnij się, kłopoty w radość szybko zmień. Bo pyszna moc kluseczek rozjaśni każdy dzień. Moc kluseczek! Klopsiku, dlaczego płaczesz? Nie wiem dlaczego. Zaraz, to nie ja płaczę, to on. Hej, mały piesku, co się stało? Moi ludzie otworzyli furtkę i wyszedłem. Wtedy złe koty zaczęły mnie gonić, no i zacząłem uciekać i się zgubiłem. Bez obaw, znajdziemy twój dom. Jaki to adres? Nie znam adresu. A jak wygląda okolica? Wiesz, wokół podwórka jest drewniany parkan, ale nigdy nie widziałem, co jest na zewnątrz. A może coś słyszałeś? Tak, jakby głośne kocie miauczenie, dlatego przybiegłem tutaj. Naprawdę? To chyba wiem, gdzie to jest. Chodź z nami. Nigdzie się stąd nie ruszycie. Wreszcie złapaliśmy szczeniaka. Bos, purchel i zdrab. Miau!
Moc kluseczek? Mieszkasz blisko zegara. Co godzinę kocia kukułka wychodzi i... Sam nie wiem. Musiałbym to usłyszeć. Ale kocia kukułka będzie miauczała dopiero za godzinę. Za godzinę? O, ale to za długo. Mamusia będzie się na mnie gniewać. Kotki, pośpieszymy kukułkę. Noc kluseczek! Gotowi? Razem! W dół! Możesz nam jakoś opisać jego brzmienie? No nie wiem. Jest głośne i piskliwe, jak zawodzenie kota. No tak, to już wiem, co to. Syrena na wozie strażackim wyje głośno i piskliwie, jak zawodzący kot. To chyba nie jest ten dźwięk. Oj, tam jasne, że ten. Musisz usłyszeć, jak brzmi. Pójdę ją na chwilę włączyć. Syrena, syrena. To pewnie ten guzik. Przecież niesamowity węch. Czym pachnie twoja okolica? Pachnie rybami. No tak, już wiem, gdzie to jest. Chodźcie za mną. Oho, chyba moc kluseczek bardzo osłabła. Kluski mocy. Mieszkasz przy włoskiej restauracji. A ten dźwięk to śpiew kucharza. Tak, to tutaj. Mój dom jest gdzieś tu, w okolicy. Na szczęście, bo moc kluseczek się wyczerpała. Jestem bardziej zmęczona niż wcześniej. Moc wam się skończyła? Po co pomagacie temu psu? Psy to nasi wrogowie. Nie, bo Spurchel i Drab to wrogowie. O, kluski mocy. Gdybyście zapomnieli, jestem super kocurem. Klopsiku, stój! To nie są kluski babci! Klopsiku! Super moc czerpiemy tylko z niezwykłych klusek babci! Obiłem sobie pupę! Śmiejecie się? No to może teraz chcecie coś? Na słodko! Chcę wam się... Spać.
spróbuj! Czuję apetyt na spaghetti z klopsa. Mama! Błagam, chcę jeść! Nie, mamo! To moi przyjaciele! Pomogli mi! Hej, wstańcie! Robi się późno, a do domu daleko! O nie! He? Nigdzie się nie ruszycie, póki nie wypoczniecie. Chodźcie! Jakieś pomysły, milady? Nie, dziś po prostu jest nudno. Może ty coś wymyślisz, klopsiku? Czuję apetyt na spaghetti z klopsa. Oj, niebezpieczeństwo! Ale skąd nadchodzi? Kosmo! Arcykotki! Co robicie na Księżycu? My jesteśmy na Księżycu? Lampo, nic nie mówiłeś! Na Księżycu nie ma tlenu! Duszę się! Klopsiku, nie mów głupot! Nie jesteś na Księżycu! Jak to? Znaczy, że to Mars? Nie! To Ziemia! Przykro mi, Kosmo. Marzyłem o locie na Księżyc i na Marsa. A dzisiaj są moje urodziny. Ale astrokoty podobno nigdy nie płaczą, prawda? Tak, ale ja nie jestem astrokotem. Nigdy nie stanę na Księżycu. Nie spotkam lunopotwora. Nie poznam się z Marsjanami. I już nigdy nie spróbuję gwiezdnych ziemniaków. Gwiezdnych ziemniaków? To podstawowe pożywienie Marsjan. Uruchomię statek kosmiczny. Nigdy mi się nie uda. Arcykotki, mam dobry pomysł. Poślemy Kosmo na Księżyc i na Marsa! To zbyt ryzykowne. Nie! Milady, przyrzekam ci, że będzie bezpiecznie i zrobimy mu świetny prezent urodzinowy. Chodźcie!
Bez sensu. Nigdy mi się nie uda. Słuchaj, Kosmo, chcemy ci się zwierzyć z sekretu. Mamy rakietę! Ha! Rakietę? Wszystkiego najlepszego! Polecisz nią na Księżyc! I na Marsa! Wygląda jak zwykły śmietnik. No właśnie, tak wygląda, żeby nikt nie zgadł, że to jest rakieta. O, w takim razie obiecuję, że nikomu nie powiem. Super, więc wskakuj, astrokocie. Czekaj, a jak się steruje? Nic nie musisz robić. Wszystkim steruje robot. Wow! Z mózgiem robota możesz rozmawiać przez taką krótkofalówkę. Musisz wykonywać wszystkie moje polecenia. Tak jest! Jazda! O, ile urządzeń! No, to pora zadzwonić do Kosmo. Kosmo, zgłoś się. Jestem mózgiem rakiety. Wow! Masz jakieś imię? Kapitan Pępusiek! Wow, jaka genialna ksywka! Przygotuj się do startu! 10, 9, 8. Dalej, dalej! 7 razy 6, 42 plus 2, 44. Jestem! Wow! Witaj na Księżycu! Wow! Już jesteśmy na miejscu? Widać stąd Ziemię! Nie wiedziałem, że Ziemia ma uszka. Dobra, idę na rekonesans. Czekaj! Stój w miejscu i nie oddychaj. Pamiętaj, na Księżycu jest słabe przyciąganie. Uważaj, będziesz tu bardzo lekki. Uwaga, lunopotwór! Gdzie ten potwór? Jest straszniejszy niż go sobie wyobrażałem. Kosmo, musimy lecieć. Dopiero wylądowałem. Tak, pora lecieć na Marsa. Na Marsa? I start! Ta podróż potrwa dłużej. Mars jest bardzo daleko. Przyjąłem, kapitanie. Witaj na Marsie! Nie mogę się doczekać widoku tej planety! Mars to
to śmietnik? Tak. Marsjanie nigdy nie sprzątają ani nie porządkują. Dlatego jest brudno. To bardzo smutne. No nic, i tak chcę ich poznać. Pomocy! Latunka! Latunka! Marsjanka! I goni ją lunopotwór! Latunka! Latunka! Niebezpieczeństwo! Nigdy nie widziałem takiego okropieństwa! Błagam, pomóżcie! Kosmo, wracaj do rakiety! Nie! Mała Marsjanka wzywa pomocy! Kosmo, uważaj! Jeśli pokonasz lunopotwora, to wtedy on... eksploduje! Astrokocie! Ocaliłeś mnie! Nagroda! Proszę! Piękny ziemniak! Co? Wow! Zjem gwiezdnego ziemniaka! Brawo, Pilu! Kosmo, czas wracać! Dlaczego? No bo... nie masz tlenu. Dusisz się. O nie! Poleciał na Marsa bez tlenu? Dostarczę mu go! O, mały włos! I start! Kapitanie Pępuszku, co się stało z silnikiem? Oczekiwanie na napęd turbo. Jaka siła! Będziemy lądować. Cóż to za kosmiczna przygoda? Opowiem arcykotkom! Wróciłem! Hej! Jak tam wyprawa? Widziałeś lunopotwora? Tak, milady! Widziałem też Marsjan! Marsjanie istnieją? Tak! I uratowałem Marsjankę! Uściskała mnie, a potem dała mi... nagrodę! No co ty! To niesamowite! Ale tak było! Dała mi... gwiezdnego ziemniaka! Hej, miałem go przed chwilą. Gdzie go wcięło? O, ale pycha. Kiedy znowu lecisz? A tutaj twój torcik urodzinowy. Wszystkiego najlepszego! Tak zgłodniałem, że zjadłbym cały księżyc. Łapki na koty. Każdy rozsądny kot przejrzy Winstona w lot. Te paskudne koty wciąż tylko miauczą i zawodzą. Ale wkrótce nastąpi koniec harców i tych zadowolonych pyszczków. Koteczki! Babcia ma dla was niespodziankę. Chodźcie zobaczyć. Koteczki? Ja też jestem koteczką. O, kotki, przepraszam. Nie chciałam was nastraszyć. Pomyślałam, że będę nowym kotkiem w waszej paczce. Znalazłam tę głowę na strychu i... Muszę powiedzieć, że pachnie nieciekawie. No i zapomniałam, że jest taka ciasna. Miau!
Dzięki, kotki. Fuh, jak ta głowa cuchnie. No dobra, kto jest głodny? Byłyście dla mnie takie dobre, że dam wam podwójne porcje. Po co ta zbzikowana staruszka zakładała tę paskudną głowę? Naprawdę chce się upodobnić do swoich kotów? W takim razie moje sprytne robołapki złapią i ją. Supergeniusz jest bardzo inteligentny, a superbiegacz bardzo szybki. Uwaga! Łapcio supergeniusz! Och, spokojnie, bosuniu. Zaprogramowałem je tak, by ciebie nie tykały. Pora rozpocząć niezwykłą operację i pozbyć się tych wyjących kocisk. Głaskać łapcia po brzuniu. Nie, żadnego głaskania, póki nie złapiesz kotów. Łapcio, być bardzo smutny. Co? Tak się objadłem. Czuję się taka śpiąca. Ani kęska bym więcej nie zmieścił. Nagle poczułem chęć na spaghetti z klopsami. To oznacza alarm. Grozi mi wygłodzenie. Nie znoszę, jak kukurydza mi ucieka. Łatwo poszło, klopsiku. Boss, moi przyjaciele mnie odbiją. Lampo, pomocy! No, a jacy tam przyjaciele? Wcale nie przyjdą. Założysz się? Arcykotki! A wzywaj swoich kolegów. Wyłapię wszystkich za jednym zamachem. Na pomoc! Na pomoc! Klopsiku, nie możesz być znowu głodny. Klopsik? Ratunku! Coś się stało. Milady, Klopsik ma kłopoty. Bilu, Milady, za mną. Lampo, ratuj! Klopsik wpadł w pułapkę Winstona. Bilu, nie! Czyżbyś utknęła w kłopotliwej sytuacji? Bierz ją, łapcio! Łapcio, utknąć! Łapciu, przecież miałeś być geniuszem! Łapcio, chcieć głaskać po brzuchu! No, chodźcie pomóc kolegom! Urządzicie sobie kolejną kocią barankę! Lampo, nie chojrakuj! Pomoże nam... Moc kluseczek! Moc kluseczek! Babciatę karatę! O, koteczki, myślałam, że to złodziej, dlatego zastosowałam babciatę karatę! To sekret klusek mocy od babci Piny. To talerz pełen smaku dla ciebie i rodziny. Jest na śniadanie, obiad i kolację też. Codzienną porcję magii poczujesz, jeśli chcesz. Jest na śniadanie, obiad i kolację też. Codzienną porcję magii poczujesz, jeśli chcesz. Tak!
moc kluseczek! Ha! Wiedziałem, że wrócicie! Przywitajcie się z moimi przyjaciółmi! No. Chętnie teraz nimi podyryguję. Nie za łapki! Za nimi! Braci! Co jest? Biegiem za nimi! Tak, brać ich! Super kocury atakują! Och, tak mi przykro! Tak mi przykro, że daliście się nabrać, bo jestem po prostu przynętą! Miau! O nie, moc kluseczek się wyczerpuje. Ja mam jeszcze dosyć siły, żeby... Teraz też już nie mam siły. Może skierujmy te roboty na Winstona. Na waszym miejscu bym nie próbował. Są zaprogramowane, by atakować koty. I mamy ci uwierzyć, kłamczuchu? A nie mówiłem? Łapcio chcieć łaskać żółnią! Braci! Hej, Pilu, Klopsiku! W nogi! A niech to! Boss jednak mówił prawdę! Roboty gonią tylko koty! Tak, i podsunął mi pewien pomysł. Lampo? Katapulta? Wy zapchlone koty! Ja was... Co za smród! Popatrz, boss! Roboty ganiają koty, prawda? A Winston teraz wygląda jak kot! Przestańcie! Nie jestem kotem! Nie jestem kotem! O, nie jestem kotem! Gabi, kocia reporterka. Mruczący towarzysze, zwołałem was w ważnej sprawie, bo mamy problem. Duży problem, ale ze wszystkim damy sobie radę. Milady? To jest nasz problem. Gazeta Koci Dziennik oraz ich artykuły. Co robić? Pilu pije z butelki. Pieluchę też jeszcze nosi?
Klepsik i kopalnia. Co tam wykopał? Szokujące wydarzenia. Dzielna kotka kontra mysz. Kocur w kąpieli. Najzabawniejsze miny w obiektywie. I tak dalej, i tak dalej. Łakomczuchy, trzęsi portki. Klopsik dłubie w nosie. Milady, już to czytałaś. O dłubaniu w cudzych nosach nie. Te zdjęcia to robota Gabi, kociej reporterki. Mamy jej dość. Naprawdę dość. Właśnie. Wyśmiewanie innych jest nie fair. Należy nam się szacunek. Szacun, tak. No, to powiemy tej Gabi, że mamy jej dość? Tak! To ona! Gotowi? Dokąd to? Jesteście tchórzami, nie kotami! Daj spokój, Lampo. Oni się boją Gabi. Nie chcą, żeby ich zdjęcia trafiły na okładkę. Dobra, a ja się jej nie boję. Sam stawię jej czoło. Gabi? O co ci chodzi tym razem? Co się stało? Hej, Gabi! Wszystko w porządku? Nie. I daj mi spokój. Chyba się zwinę w kłębek pod swoim starym gratem i już nie wyjdę. Co ci się stało? Wszystkie koty przede mną uciekają. Chowają się gdziekolwiek się zjawię. Bardzo dziwne. Ciekawe dlaczego. Nie fajnie jest żyć bez przyjaciół. Ale przyznaj, że nie jest też fajnie, jak we wszystko wściubiasz nos. Jestem reporterką. Taką mam pracę. Że patrzę, słucham. I opisuję. Ty to nazywasz newsem? Może nie, ale śmieszne jest. Szukałaś sensacji? Mówisz i masz! Szybko! Dorwę cię, kiziu miziu! Zwiał, ale znów się spotkamy, futrzaku. Nikt nie ucieknie nam dwóm. Czy mam rację, panie Szponie? O tak, jesteśmy najlepszymi kotołapami w mieście. Brutus jest naprawdę okropny. I straszy wszystkie kociaki w mieście. Zatrzymamy go, arcykotki. To będzie świetna historia na okładkę. I mam pomysł. Zastawimy na niego pułapkę. Pięknie. Brutus mu się na pewno nie oprze. Na pewno będzie chciał złapać taki rzadki okaz. Klopsik, legendalny szczurokot. Ale dlaczego ja? Bo ty w mysich uszkach wyglądasz najsłodziej. O, no dobra, trudno. To jaki dalszy plan? Uśmiech! Powiedzcie, dżem. Dżem? Oto idealny list gończy. Zobaczysz, Klopsiku, plan się powiedzie. Właśnie tego się boję, Lampo. Nie chcę trafić do klatki. Luzik, Klopsiku. Pomyśl, że po prostu pójdziesz na spacer. A gdy Brutus się zjawi, cała nasza paczka wkroczy do akcji. Tylko pamiętaj, twój pisk będzie dla nas sygnałem. Naprzód! Pisk jasny. Stój się! Ja jestem kotem! Nie potrafię piszczeć! O nie, nie dam rady. Od tej roboty zgłodniałem. Poczułem chęć na spaghetti z klopsami. O, zaraz. Zawsze, gdy coś mi grozi, czuję chęć na spaghetti z klopsami. O, to znaczy...
Szczurokot! Nie umiem pomocy! Arcykotki! Nie ruszaj się, dobra? Teraz pora na nas. Zabierzemy mu szpon. Bez niego nie złapie kotów. O, ile kociaków złapał pan szpon? Jazda na gapę! Złaźcie mi stąd, już! O, to była jazda jak w kolejce górskiej. Służę pomocną dłonią, a może raczej szponem. Uśmiech. Powiedz Jem dla redakcji Kociego Dziennika. To nie jest zabawne. Akurat teraz musiałeś się popsuć. Nie wracam z pustymi rękami. Szczurokota i resztę szkodników dorwę później. Oj, Gabi. Nie możemy jej zostawić. Wyruszamy na misję. Ale jak? Brutus jest silny, a w dodatku w wozie ma klatkę. Milady, damy sobie radę. Z pomocą przyjaciół. Zwołamy koty z miasta. Na pewno pomogą. Słuchamy cię. Powiedz, co się stało? Gabi jest u Brutusa. Co? On jest niebezpieczny. Brutus? Taki brutalny? Tak, załatwi nas. Czy dasz nam troszkę czasu? Słuchajcie, ja i arcykotki ruszamy od razu. Jeżeli się boicie, sami damy sobie radę. Nasza przynęta. Oby się na nią złapał. Nagle poczułam chęć na spaghetti z klopsami. Yeah! Kogo tu mamy? Dobrze ci idzie, klopsiku. Odciągnij go, a my uwolnimy Gabi. Lampo! Chyba nie myślałaś, że cię zostawimy, co nie? Mój przyjaciel, stary pan Szpon, bardzo chciał cię poznać, ale potem mu powiedziałem ciekawostkę. Zacząłem szpyrać, wiesz, i doczytałem, że szczurokoty nie istnieją. Zaskoczeni. Domyśliłem się. To wszystko wasz podstęp, wredne koty. Ale nie przechytrzycie Brutusa. Jestem bystry, większy i sprytniejszy. No pokaż, tak łatwo nie oddam kumpli. Teraz już wiesz, nie warto zadzierać z klopsikiem. Mówię jasno. Tyle kotów do złapania? Już! Pstrykajcie! Jak najwięcej zdjęć! Odsiecz przybyła. Dziękuję. Normalna sprawa. Nie mogliśmy zostawić kota w potrzebie. Nawet takiej plotkary jak Gabi. Dziękuję, przyjaciele. Dziękuję wam wszystkim. Jeszcze obmyślę zemstę. To nie jest koniec. Ha ha!
Brutus zaliczył okładkę kociego dziennika. Zawdzięczam to wam. No i waszym zdjęciom. I z tej okazji obiecuję, że nie będę robić żenujących zdjęć. Już nigdy w życiu. Sorki! Gazek, śmierdzący kotek. Coś wymyśliłeś? Nie, niestety. A ty, milady? Dlaczego czasem tak trudno jest ułożyć nową piosenkę? Pilu, a ty coś masz? Zieję pomysłów, Klopsiku? Nic mi nie przychodzi do głowy. Tylko to, że jestem głodny. Miau. Słuchajcie, arcykotki. Potrzebna nam inspiracja. Napiszmy o czymś, co kochamy. Co? To wcale nie ja! To na zewnątrz! Co to za smród? Jakaś śmierdząca lewa! No nie wiem, chyba już nigdy w życiu niczego nie zje. Koteczki! Obiad czeka! Obiad! Jestem głodny! Obiad? Jedzcie, kiciusie. Babcia musi wyjść, bo się spóźni na babciatę karate. Jakuja! Wybacz, Klopsiku. Masz tu drugą porcję. A, koteczki. Babciatę karate! O, po raz drugi straciłem apetyt. A przecież mam tu drugą porcję. Świetnie. Nie pogniewasz się, jak zjem za ciebie, prawda? Ktoś ty taki? Mam na imię Gazek. To przez twój smród nie mogę jeść. Tak, a jak nie dasz mi obiadu, to wejdę do was do domu i zostawię w środku swój zapach na zawsze. Miau! Babcia uzna, że to wy i was wyrzuci. Tak potraktowała cię kiedyś rodzina? Jestem bezdomnym kotem. Nigdy nie miałem rodziny. Futro mi różowieje, czyli kłamiesz. Wcale nie kłamie. Nigdy nie miałem rodziny. A mój wykrywacz kłamstw jest nieomylny. Możemy ci w tym pomóc. Też byliśmy bezdomni. Dzisiaj karmi nas babcia. Może ciebie też przygarnie, ale musisz się umyć. Umyć? Ale w wodzie? Nie, nigdy. Oddawaj, Michał. Obiadek! Ty chcesz tak śmierdzieć, żeby okradać innych? Tak, mój smród to mój sojusznik i wspaniały obrońca. Bo dzięki niemu nikt mnie nie tknie. To się jeszcze zobaczy. Babciate karate! Biedny ten Gazek. Nikt go nie lubi. Jest samotny. Tak, śmierdzi, żeby nikt się do niego nie zbliżał. I dlatego nie ma przyjaciół.
Musimy mu pomóc! To misja arcykotków! Pomagamy w potrzebie! Może go przekonamy, żeby się wykąpał! Kazek biegnie do ogrodu Winstona! Hej! Dzień dobry, mój drogi przyjacielu! Zwoł mnie Boss. Co robisz w moim ogrodzie? Dawaj jedzonko, bo twój ogród będzie śmierdział na wieki. Co za... Woda? Gasku, poszukamy ci domu. Lecz najpierw musisz się umyć. Trzeba mu pomóc. Gasku, wyłaź! Pomożemy ci znaleźć rodzinę! Nie! Wcale nie chcę! Dlaczego? Gdy byłem kociakiem, zły człowiek gonił mnie i moich braci. Krzyczałem do nich: ratunku! Ale nie mogli mi pomóc. Wtedy, w ostatniej chwili, poczułem jakiś zapach wstrętny. Uratował mnie worek śmieci. Człowiek chciał mnie złapać. Omal nie utonąłem. Własna rodzina mi nie pomogła. Na ratunek przyszły mi śmierdzące śmieci. Smród i śmieci nigdy mnie nie zawiodły. Biedny Gasiek, bardzo ci współczuję. Ale teraz możesz polegać na nas. Jesteśmy arcykotkami i twoimi przyjaciółmi. Fuj! Ohyda! Boss, Purchel i Zdrab! A co wy tu robicie? Przyszliśmy, żeby się zemścić na śmierdzącym kocie. Ale teraz, skoro się lubicie, lubimy też was! No tak, koty to marni strażacy. Gasku, stój! Bossa nie trzeba się bać! Woda! Znam babciotę karate! Lampo! Oddajcie nam tego śmierdziela! Zasmrodził mi dom! Chcemy go tylko wykąpać w rzeczce! Oj nie! Nie! Tylko nie rzeka! O nie! Gazek to nasz przyjaciel! Co? Naprawdę tak myślisz? Fajnie! Wykąpiecie się razem! Nie bez powodu mam na imię Gazek! Śmierdząca ryba! Na
Następny koncert urządzimy na twoją cześć. I nareszcie mam pomysł na nową piosenkę. Gazek Smrodliwy Bohater. A. Piosenka dla nowego członka klubu Smrodka Gazka. Ej, ale on cuchnie. Tak, oj tak. Gdzieś na podwórku dziwny kot się snuje. Wołają za nim Smrodek, zrozumie kto poczuje. Dziś nikt nam nie da wiary, że to przystojniak stary. Ma ogon oklapnięty i żółto-żółte zęby. Żółto-żółte zęby. Jest kudłaty, kostropaty i cuchnie strasznie tak, że kot co go spotka gdzieś do zwrotów daje znak. Futerko brudne strasznie od ogona aż po paszczę i chyba żaden z nas go nigdy nie pogłaszcze. Ten Smrodek ma zasady i cuchnącą czuje misję, by brudne futro mieć i pchełek sześć ma też ambicje. Mydełko oraz wodę ma za zdradę. Sam spróbuj podejść bliżej, jeśli myślisz, że dasz radę. Ten Smrodek ma zasady i cuchnącą czuje misję, by brudne futro mieć i pchełek sześć ma też ambicje. Czystości zaznać nie chce i lepiej mi uwierzcie, że w wielu jest na świecie bruda słów jak ten kot. Łatwo napisać piosenkę o tym, co budzi emocje. Kochamy cię, Gaśku. Uciekaj! Dlaczego uciekacie? Nie bez powodu mam na imię Gazek. Sekretny przepis babci. Będzie najlepszy koncert! Bilety sprzedadzą się w minutę! A my jesteśmy już wykończeni! Koniec tej próby, Lampo! Jestem zmęczona! Co ty miauczysz, milady? Jesteśmy arcykotki! Nigdy się nie męczymy! No, prawie nigdy. Budź się, Klopsiku! Oj, pogłosiłam sprawę. Padł w sen zimowy. Klopsiku! Klopsiku! Klu. Co on chce powiedzieć? Klu. Kluski! Kluski? Jasne! Klopsik ma rację! Żeby odzyskać siły i móc wieczorem wystąpić, potrzebna nam porcja kluseczek babci. To niemożliwe! Babci nie ma w domu! To sami ugotujemy! Szykujcie się, arcykotki! Obiad nadchodzi! Obiad? Jest gotowy? Będzie niedługo, bo dzisiaj my go ugotujemy. I sami zrobimy kluseczki. Ha! Przecież nie umiemy. To bardzo proste, Pilu. Wystarczy się trzymać przepisu babci. Hop do środka. Babcia trzyma przepis w książce kucharskiej. Odsuń się, Klopsik. Podziwiaj ten skok. Ha! 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 O! Miau! Naprawdę super skok! Gdzie on jest? Ha? Oha! Mam przepis! Znalazłem! Bomba!
Przepis babci! Zejdź tu! O, nie. Chciałem powiedzieć, siedź tam! Ja cię zdejmę! Lampo, dokąd tak pędzisz? To niebezpieczne! Hej, koty za płoty! Czy koty nie spadają zawsze na cztery łapy? Bujaj mnie mocno! Wyżej! Lampo, przestań! O mnie się nie bój, milady! Koty zawsze spadają na cztery łapy! Prawie zawsze na cztery, a czasem głową do kubła. Robimy burzę mózgów. Potrzebna nam para skrzydeł. Brawo, milady! Czemu na to nie wpadłem? Nie bójcie się mnie, ptaszki. Nie chcę was skrzywdzić. Na dobre mi to wyszło! Gdzie on pofrunął? Moje wąsiki mówią, że tutaj! Super! Dzięki, wąsi! Teraz już nam nie ucieknie! To nie jest śmieszne, wietrze! Nasz przepis wylądował! Już nie ucieknie! Arcykotki, uważajcie na jezdni! Tak! Nie! Nie, no nie wierzę! To uwierz, nasz przepis właśnie odjechał samochodem! No to go dogonimy! Ten wózek szybko nas podwiezie. Wszyscy wsiadać, odjeżdżamy. Prędko, arcykotki. Za samochodem. Przygotować się do abordażu, kamraci. Przepis się zbliża. Dziewięćdziesiąt cztery, 95, 96, 97, 98, 99. Ej! Wracajcie! Oj, przepraszamy, Igorze! Biedny Igor, popsuliśmy mu trening! Oby się nie rozgniewał, przecież jest taki silny! Jest nasz zbieg! Szybciej! Huh?
Co oni sobie wyobrażają? Trzymajcie się! Do klopsika! Jak tu trafiliśmy? Nie wiem, ale zaraz zaczniemy spadać! Trzymajcie się! Jest wóz! Klopsiku, teraz nam się uda! Nie jestem wcale przekonany! Zależy wam na tej kartce? Dziękujemy, Igozie. Czy jeszcze się na nas gniewasz? Co ty? Nigdy, Pilu! Igor widział, jak goniliście kartkę. Ta kartka musi być dla was ważna. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Igor lubi, jak arcykotki walczą o swoją sprawę. O tak! Ha! Igor jest taki mądry! Udało się, przyjaciele! Odzyskaliśmy przepis! Szarlotka? O nie! To jednak nie ten przepis. Co? Tyle wysiłku i to bez skutku. Nie zupełnie bez skutku. Jestem bardziej zmęczony. Wróciłam, moje koteczki! O, co takie smutne pyszczki? Co się stało? Jakiś ty zmęczony. Może trochę odsapnijcie, a ja wam zaraz podam po miseczce moich kluseczek. O, moje kochane kicie. Arcykotki, widzicie? Mówiłem, że sami damy sobie radę. Znaczy... tak mniej więcej. Kluseczki podano! Dziękuję za przybycie, przyjaciele! Nasza pierwsza piosenka jest o przyjaźni. Chcemy ją dedykować przyjacielowi, który zawsze pomaga w kłopotach. Zaczynamy! Szczęściarz. Moja kolej, Pilu. Klopsiku, ta gra jest za trudna. Dzień dobry, arcykotki. Odsuńcie się, bo idzie wasz mistrzu. No dalej, dalej! Jestem mistrzem! Miałeś szczęście! Nie ma czegoś takiego, klopsiku! Piękny dzień na tenisa! Dzisiaj szczęście nam sprzyja! Może chcecie zobaczyć, jak robię mój mega układ gimnastyczny? Całkiem nowy. Pokaż! Dobra, w takim razie zaprezentuję super turbo salto w powietrzu, lądując na ogonie. Milady, to niebezpieczne! Ile razy próbowałaś? Wcale! Nieważne! Startuję! Wow, Milady, ty to masz szczęście! Spójrz, podkowa i przypinka biedronka! Wow!
Tak, poślizgnęłam się na monecie. Jeju, jesteś największą szczęściarą wśród kotów! No nie sądzę. Te przedmioty to własność największego szczęściarza na świecie. Siema, Szneko! Szczęście niedaleko! Czemu zostawił rzeczy, które przynoszą szczęście? Au, au! Przygryzłem sobie język! I według ciebie to jest taniec? To patrz! Nie doskoczysz! To my tańczymy najlepiej! Ekipa Bum Bum! Szczęście dziś mu nie dopisuje. Wiecie, jak Neko podnosi łapkę, to od razu ma fart. Spróbujcie, pomachajmy. Hej, Neko! Hej, Neko! Wow, jakie długie podanie! Czyżby Winston trafił w kota? Ale mam dziś cela! O, Neko, wszystko w porządku? Nie, arcykotki! Musicie szybko ode mnie uciekać! Czemu? Co się stało? Ej! Miau! Widzicie? Szczęście się wyczerpało. Nie mogę się z tym pogodzić. Lepiej się do mnie nie zbliżać. Nie wierzę w przesądy. Raz. Miał. I dwa. Miał. I znów trafiony. Pechowy dzień dla kotów. Nie pech nas prześladuje, tylko Winston. Nie, to ja mam pecha i zaraziłem was. Musimy pomóc Neko. Ale ja mam Biegnijmy pecha. Do garażu, szybko. Ochropność. Podkręcam. Nie. Blama się zaciaśnięła. Straszny pech. Ostrzegałem. Spójrzcie, nadchodzi burza! Piorun nas nie uderzył! Mieliśmy szczęście! Już nigdzie nie będziemy bezpieczni! Może dlatego, że wyrzuciłeś amulety? Ale one przestały działać. Nie doceniałem swojego farta. Nie rozumiem. Nigdy nie dziękowałem fortunie, więc się obraziła i odeszła. O nie, 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 nie. O, stłuczone lustro! To 7 lat nieszczęścia! Otworzyłeś parasol w domu! To też przynosi pecha! Stop!
Musimy pomóc Neko odzyskać fart. Ale Lambo, nie wierzyłeś w przesądy. No właśnie, Klopsiku. Musimy sprawić, żeby znowu uwierzył w siebie. Mam pomysł. Idziemy. I punkt. Neko, nie trać wiary. Neko, to twoje amulety! Amulety! Milady, wspominałaś o amuletach? Tak, są własnością Neko. Teraz będą moje. Do nogi! Przynieść amulety! Neko, pozwolisz, żeby roboty zabrały ci amulety? Ale widzisz, już nie mam szczęścia. Musisz im je odebrać. Bez nich nie jesteś sobą. To prawda, Lampo. Odzyskam swoje szczęście. Szybciej! Szybciej! Na ogon! Proszę, to twoje! Dziękuję! Już czuję, że szczęście do mnie wraca! Wielkie brawa, Neko! Rzucaj, rzucaj! No i brawo, Neko! Ty koci szczęściarzu! Dobrze mówisz, jestem szczęściarzem. O, i mam również szczęście do takich przyjaciół jak wy. Jesteś w środku tęczy? Właśnie, Pilu. Tęcza przynosi szczęście. Kupa złota. Jesteście do niczego. A te arcykotki zawsze psują zabawę. Oby Winston nie był wściekły. Hej, boss, co ty wyprawiasz? Boss, kotku, nigdy więcej nie wchodź mi w drogę, kiedy gram w tenis. Tam, ta, 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 tam. Teraz patrzcie na Lampo czempiona. Ha! Nie przejmuj się, Lampo. Dziś mam swój szczęśliwy dzień. Nasz przyjaciel pies. Lampo, czy to twój kumpel? To pies. Pies w domu babci?
Kiciusie! Uważaj, milady! Tery, piesek przyjaciółki. Widzicie, jaki to towarzyski maluszek? Przyjaciółka wyjechała, a on potrzebuje opieki. Tery lubi kicie i dlatego zabrałam go do domu. Tery, spokój. Wiem, że będziecie dobrzy dla piesuncia. Powodzenia, wrócę na kolację. Tery, siad. Dobry piesek. Uciekajmy, nim zobaczy. Szybciej, szybciej! Teraz Tery już na pewno tutaj nie wejdzie. Brawo! Jak nas znalazłeś? To wy nie lubicie się bawić? Lubimy się bawić, ale jak koty, nie jak psy. Ale... przecież koty są jak pieski. O, wcale nie. Jak to nie? Mamy 4 łapy i 6 i ogon. Lubimy jeść i spać. I mieszkamy z ludźmi. O, ma rację. Jestem jak pies. No co ty, chlopsiku? Psy i koty są zupełnie różne. Bardzo kocham kotki. Chciałam się z wami zaprzyjaźnić. Kochasz nas? Tak, no pewnie. I tak bardzo chcę być tak jak wy. Chcę być kotkiem. Mam pomysł. Tery, możemy cię nauczyć, jak być kotem. I wszystkie koty cię polubią. Super, zostanę kotkiem. Tery, patrz, jak się witają koty. Cześć, jestem Lampo. Nie. Tery, to jest psie powitanie. Psy merdają ogonem. Ogon? Ty tutaj znowu? Tery, jeżeli chcesz być kotem, zachowaj spokój. Złapię się! Już przestań! Luz! Tery, siadź! Bardzo dobrze. No, Tery, jeśli chcesz zostać kotem, to musisz miauczyć. O tak. To proste, Lampo. To było hał, hał. Naprawdę? Umiesz powiedzieć mi? Mi. A teraz au? Au. A teraz razem. Mi, au. Mi, au. O, miau. O, miau, 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 miau. A ja chcę być pieskiem. Tery, naucz mnie, jak szczekać. To proste, Pilu. Pokaż swoje emocje z głębi serca i z brzuszka. O, tak? Ale super! Gdy Tery stanie się kotem, zrobimy mu test drzewa. Nie martw się, Tery, wkrótce się nauczysz. Chciałem powiedzieć miau! Jestem kotkiem! Abort! He! Psy lubią
grać w piłeczkę, a koty lubią muzykę. A już arcykotki na pewno. Chcesz nas posłuchać? Miau! Pieski, kotki, tak podobne bardzo, że pieski, kotki bardzo chcą zamienić się. Pieski, kotki, tak podobne bardzo, że są kociaki, co robią hał, a szczeniaki robią miau. Oto mopsik, szczeniak słodki i komiczny, zapragnął iść na studia, jest to symboliczny. I wtedy też zrozumiał, że kotem zostać chciał. Próbował się nauczyć, jak głośno robić miał. Gdy roli się nauczy i gwiazdą będzie, to dowie się też, jak szaleje się za kłębkiem. Gdy piłkę rzucisz mu, to ziewnie, że aż strach, przeciągnie się za miauczy i ucieknie aż na dach. Poznaj śmieszną kicię, miłą i puchatą. Ten kotek chciał na studia iść, co ty na to? Lecz będąc w radości, potem więcej będzie miał. Więc merdać chce i biegać chce i głośno robić hał. Gdy rolę pozna swą, to nadejdzie chwila. Stój! Nauczy się na pamięć nawet i psiek spira. Jest kostką w zębach, tak, zabawiać będzie się. A gdy jej piłkę rzucisz, to ogonkiem pacnie cię. Pieski, kotki, tak podobne bardzo, że pieski, kotki bardzo chcą zamienić się. Pieski, kotki, tak podobne bardzo, że są kociaki, co robią hał, a szczeniaki robią miau. Tak, jestem kotkiem i chcę przejść test drzewa. Nie, Terry, czekaj! Musisz się nauczyć wspinać! Więc test polega na wejściu na górę? Tak! A może raczej... Nie! Jeśli chcesz zostać kotem, musisz się nauczyć wspinać. Ej, o tak! Wow! Też dasz radę, Terry. Uwierz w siebie. Dobra. Jestem kotem! Ta-dam! Tak! Wielkie brawa, Terry! Jestem kotem, milady. I zeskoczę z gałęzi. Zaczekaj! Terry! Siad! Kotom się nie rozkazuje! Nie! Terry! Wszystko w porządku? Kot spada na cztery łapy. O, super, Anczko! Mam kolegę! Miau! Miło cię poznać! Miau? To znaczy jesteś kotem? Łapciu! Zostaw naszego kumpla! On jest psem! Alarm! Cztery koty! Więcej kotów! Wiele kotów! Nie! Łapciu, jesteśmy psami! Fajowo, mam kolegów! O, Pilu jest genialna! Za mną! Zabierzmy Terego i wracajmy! Boss? Arcykotki! Udało wam się nabrać łapcia, ale ja przecież mam mózg i złapię waszego koleżkę. Pamiętaj, Terry, jesteś kociakiem, jesteś bardzo zwinny. Brawo, Terry, jesteś zręczny jak kotek. Koty są wszędzie. Pamiętajcie, oni wszyscy są waszymi wrogami, oprócz mnie. Terry, pora, żebyś był psem. Serio? A będziecie mnie lubić? Jeśli teraz zmienisz się w psa, jak najbardziej. Wyłapać koty! O, tak! Mój kolega! Ha, ha, ha.
Co chce patyk? No to aport! Ale wy nie! Wracamy do domu! Zgrabne lądowanie! Dziękuję, przyjacielu! Powiedziałeś przyjacielu? No pewka! Hej! Spójrzcie, jaki merdający ogon! Ogon? Mówiłem ci, żebyś za mną nie łaził! Złapię cię! Chciałeś znowu jeść prawdziwym psiem! To mu pasuje! Lampo i szalony wyścig. Prawie nie słychać perkusji. Starczcie na więcej, Pilu. Lampo, ale ja jestem taka zmęczona. Weź się w garść, dziewczyno, a potem coś przegryziemy. Przegryziemy? Błagam, Pilu. Okidoki. Mocniej, Pilu. Nic nie słyszę. No dalej, więcej energii. No dobra. Troszkę mniej też by wystarczyło. Co to? Nie wiem, ciato, ale to nie ja. Moje wąsiki mówią, że rozwiązanie znajdziemy za tymi drzwiami. Szybko, wszyscy za mną. Ruszamy, arcykotki. Trzeba sprawdzić, co tak hałasuje. Za silnik wprost śpiewa! Co za melodia, harmonia! Hałasujesz i smrodzisz! Proszę, daj spokój! Czy ktoś coś powiedział? Jakoś nikogo nie widzę. Nic w ogóle nie widzę przez te spaliny. Przeszkadzasz tu wszystkim sąsiadom. Musisz jeździć w tej z powrotem przez cały dzień. No chyba. Trenuję przed wyścigiem Miau Miau Grand Prix. Mam wszelkie szanse na podium, więc błagam. Zejdź mi z drogi. To nie jest twoja ulica. Jasne, że moja. I moja będzie wygrana. Jak ci nie pasi, to spróbuj mnie zatrzymać. A najlepiej zgłoś się na wyścig, wygraj, a ja przestanę jeździć. Wiesz co? Niech będzie. Widzimy się na starcie. Bardzo chętnie udzielę ci małej lekcji. Dlaczego się na to zgodziłeś? Żeby na osiedlu znów zapanował spokój. To nic trudnego. Lampo, ty zawsze to samo. O co chodzi, milady? Nie umiesz jeździć. Nauczę się. Tak, ale jeść coś jeście. Niby co? Ty nie masz modelu. Zbudujemy go! Klopsik, skończ już tę zabawę! Zostań mechanikiem w 10 krokach. I to jest dobry pomysł? Weź mi zaufaj. A co z tym? Została luzem. A, to nic ważnego. Taka mała rurka na pewno nie robi różnicy. Gotowe! Spójrzcie tylko! Prawdziwy motor jest tylko mój! To nic śmiesznego. Ważne, że ma super silnik. I nie dymi, ani nie smrodzi jak motocykl bossa. To dokąd lecą spaliny? Sam nie wiem. Chłopcik! A ja chyba wiem. Błagam, pomóżcie! Chcę z powrotem na dół! Drogi! Zapasowe części. Przydadzą mi się w warsztacie. Uwaga, spadam! Hmm.
Widziałem wiele motorów, ale latającego jeszcze nigdy. O, tak długo budowałem, a już popsuty. Sam to zbudowałeś? Tak, bo chciałem wziąć udział w wyścigu Miau Miau Grand Prix i utrzeć nosa bossowi. Ale muszę się poddać. Żartujesz chyba. Jestem Kluczyk. Najlepszy kot mechanik w mieście. Jeśli o tym marzysz, to ci pomogę. Proszę bardzo. Zrobiłem poprawki i teraz masz prawdziwy motor. Czułe hamulce, kocia zwinność, a do tego prawdziwy silnik cudo. Silnik cudo? Nie wymaga użycia benzyny, tylko jedzonka. Kanapki, fajnie! Od razu zgłodniałem. Ej, to dla motoru. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Wygraj wyścig. Nie znoszę takich zarozumialców jak boss. Postaram się. Więc lepiej się pośpiesz. Słyszysz warkot silników? Wyścig zaraz się zacznie. Prędko, Lampo, jedź na tor. Wąsa ci, przyjaciele. Witamy na pucharze Miau Miau Grand Prix. Zawodnicy ustawiają się na linii startu, a są to wielki boss, potężny Igor i niepokonani bombą tancerze. Kto zdobędzie główną nagrodę w wyścigu? Zobaczymy po 10 kółkach. Nieważne, niech wygra najlepszy! Czyli ja! Wciąż jeszcze możecie się wycofać. Zdążę dołączyć do wyścigu? To Lampo, a to niespodzianka. Mamy teraz 4 motocykle. Ale to ja pierwszy dojadę do mety. Purchel, Zdrab, przygotujcie się do pomocy. Jesteśmy gotowi, Bosie. Na miejsca. Gotowi? 3, 2, 1, start! Ktoś miał mnie wyprzedzić. Zdejmijcie ich za zakrętem. Co za emocje! Wyciek oleju pozbawił szans bombom tancerzy! Nie zbliżać się! Zachować dystans! Wszystko w porządku, Igorze? Tak, w porządku. Uważaj na bossa, bo oszukuje. Pęknięta guma i Igor odpada. To się nazywa mieć pecha. To nie pech, to oszustwa bossa. Ja! Co, znowu ten? Co to za głupi żart? Ha, gość stracił koncentrację. Purgel i Zdrab, zdjąć go! A skąd te opony? Sprzątnę je, bo mogą być niebezpieczne. On znowu próbuje. Ha, ciekawe jak da radę z tym. To wbrew regułom. Zostaliśmy tylko my dwaj. Co się stało? Lampo ma problemy z motorem. Boss wysuwa się na prowadzenie. Może w silniku zabrakło paliwa? Tak, jest już głodny. Pilu, Klopsiku, znajdźcie coś do jedzenia. Szybko! Chyba już wiem, czego nam potrzeba. Hej, kociaki. Możecie mi oddać watę cuklową? Na szczyt na ciele. Josie! Siupek! Duże
się słodyci. Wspaniale, Pilu, ale to za mało. Motor wciąż jest głodny. To luseczki z sosem babci dadzą motocyklowi super siłę. Te kluseczki są kuszące, takie smakowite. Nie mogę na nie patrzeć. O, są za dobre. O, nie wolno mi wąchać. Dostarczę je szybko i bezpiecznie. Nie śpiesz się, Lampo! Do zobaczenia na mecie! Tylko nie czekaj zbyt długo. Trzeba nam czegoś więcej. Przydałaby się... Cała micha kluseczek! Ciepłych i doprawionych przez samą babcię! Oparłeś się pokusie i nie zjadłeś? Bohater z ciebie, Klopsiku! O, głodny bohater! Lampo powraca i nadrabia straty! Zakręt za zakrętem, to niewiarygodne! Niemożliwe! Lampo do Gajabosa! Hej! Co ty wyprawiasz? I wygrywa puchar! Miau, miau! To nie fair! Jak to ja miałem wygrać? Nie! Nigdy nie spuszczaj oka ze swojej drogi! Następnym razem puchar będzie mój! Bo się nie podaje, nawet na motolku Bobo! Tak, ale przez jakiś czas będzie się trzymał z daleka od motorów.